wiecie, już ten świąteczny klimat ja zaraz poczuję. Skończyłam w tym momencie właśnie pracę na dzisiaj, taką wiecie, bardziej biurową i będę dekorować mieszkanie, więc za to się zaraz zabieramy. A akurat dekorowanie mieszkania wypada w dniu dzisiejszym teraz, bo Adrian pojechał do ASOA. Słuchajcie, w tym momencie w mojej czasoprzestrzeni jest taki moment, w którym ja Wam opowiadałam dość intensywnie o serum ASOA, tym peptydowym i efekcie glass skin, jakie daje. I po prostu Wy tak wykupujecie to serum, że pomimo tego, że cały czas jesteśmy w kontakcie z firmą ASOA i cały czas im składamy zamówienia, no to jest teraz taki około świąteczny czas. Kurierzy mają dużo pracy i czasami się zdarza, że paczka nie przychodzi w terminie, w którym się spodziewaliśmy, że przyjdzie z towarem, tylko przyjdzie z opóźnieniem, a wiem, że Wy czekacie na towar i bardzo mi zależy na tym, żeby od nas ze sklepu wychodził ten towar szybko, sprawnie, żebyście się mogły czym prędzej cieszyć tymi kosmetykami. No ideałem byłoby, że zamawiacie je od razu dronem, do Was przylatuje kosmetyk, Wasze zamówienie. No i jeszcze technologii dronowej nie mamy. Także Adrian po prostu zapitala właśnie w tym momencie do ASOA. I żeby nie było, to jest sąsiednie województwo, to nie jest blisko nas, bo na przykład blisko nas mamy Natural Secrets. Więc tutaj faktycznie, wiecie, po sąsiedzku za Miedzą, my w Mysłowicach, oni w Katowicach, więc nie ma problemu, no nie, spoko. A tu faktycznie popinkolił specjalnie po towar. I jeszcze zanim on tam dojechał, to ja już tam z nim byłam w kontakcie też i zastanawialiśmy się, czy wziąć X ilość tych serum, czy może X plus dodatkową ilość, bo po prostu tak wykupujecie. Więc słuchajcie, jeżeli myślałyście o tym serum, zróbcie sobie świetny, świąteczny prezent, więc warto go poznać, warto. Długie są daty ważności, mamy na stronie internetowej aktualne daty ważności, to sobie sprawdźcie. Także Adrian zapinkala właśnie po te serumany, a ja, ponieważ mam wolne mieszkanie, to sobie na spokojnie popracowałam. No i teraz będę robić świąteczne dekoracje. Po prostu jak chłop przyjedzie, się chwyci za głowę, że już są święta u nas, a mu zrobię taką niespodziankę. To jest najbardziej głodnym kotkiem. To właśnie matka. Chodź, daj mi miseczkę. W ogóle najmocniej Was przepraszam, że tak wygląda kuchnia, ale poprzynosiłam właśnie już z piwnicy pudła, w których są te różne rzeczy. Po prostu jeszcze jakieś unboxingi to sobie zrobimy. I teraz to muszę właśnie wszystko rozpakować, nie? No ale są w tym świecie rzeczy ważne i ważniejsze, a pusta miseczka to jest przecież rzecz najbardziej priorytetowa. Tu Wam jeszcze pokażę, jak tam wygląda sytuacja z akwarium. Ładnie nam tutaj ten trawniczek zarasta, ale słuchajcie, mamy takiego bojownika, tam go widzicie w tle, jest... Och, ciężko mi jest po prostu nawet powiedzieć w jednym zdaniu, jak go określić. To jest ogólnie bardzo fajna rybka. Wyjątkowo kontaktowa. Jak się zmienia wodę w akwarium, ona podpływa, ona się nic nie boi. Taka jest, wiecie, rezolutna. Często robi sobie gniazdo, wiecie, taki po prostu, śmiejemy się, no taki gospodarny ten bojownik, nie? Taki dba o to swoje lokum. Także taki fajny. Ale jednocześnie zżera nam tak krewetki, jak żaden wcześniejszy bojownik. Będziemy musieli chyba dokupić tych krewetek. No, więc taki, wiecie... Taki grzeczny był, zawsze dzień dobry mówił na klatce. A tak naprawdę, co się w tym łebku tam skrywa, to on sam jeden jedyny wie. No ale piękny jest, kurka. Ładniutki. Thank you.
mieszkanie udekorowane, to teraz czas zająć się obowiązkami i trochę ponagrywać dla Was filmów. Te z Was, które odwiedzają Instagram, widziały, że zepsułam chwytak na mikrofon. No i prowizorkę zrobiłam. Takiego mam ziomusia, który mi trzyma mikrofon. Także wszystko przygotowane. W tym momencie zabieram się tutaj za nagrania, ponieważ będzie materiał do kanału syrenkowego. A potem będę nagrywać na kosmetologię naturalnie i chcę porozmawiać o łysieniu i żeby to lepiej zrozumieć, łysienie androgenowe i inne rodzaje łysienia, czy jesteście w grupie ryzyka, no to będziemy sobie rysować na tablicy schematy. Ale Aga, jakie syrenkowe konto! No, nie na Instagramie, a otwarłam już kanał na YouTubie o pływaniu syrenką kilka miesięcy temu. Tam powolutku wrzucam jakieś materiały. Moim głównym zajęciem jest przede wszystkim kosmetologia naturalnie. Natomiast no, mermending jest moją wielką, wielką pasją. Ja od lat uwielbiam pływać i stwierdziłam, czemu nie dzielić się tą pasją w taki sposób, jaki po prostu umiem, lubię. To nie jest dla mnie jakieś, wiecie, duże obciążenie, żeby taki kanał prowadzić, więc bez jakiejś spiny, bez takiego mocnego harmonogramu, tak jak mam tutaj na kosmetologii naturalnie, 3 filmy w tygodniu, prawda? Poniedziałek, czwartek, sobota. Teraz przy vlogmasach to myślę, że trochę zrobiłem więcej treści. Natomiast tam na syrenkę staram się skupić na takim kompendium wiedzy. Będę nagrywać dzisiaj na temat tego, jak w ogóle zacząć pływać syrenką, gdzie szukać pytań, odpowiedzi, gdzie są jakieś szkółki, czy samemu, samodzielnie, czy jakieś kursy, jak to sobie usystematyzować. Znajdziecie tam też film, dlaczego warto pływać syrenką, znajdziecie też film, co jest potrzebne, na przykład ogon, na przykład monopłetwa, prawda, do pływania tym syrenim stylem. Także jeżeli takie tematy gdzieś tam na te jesienno-zimowe wieczory chciałybyście się zapoznać, posłuchać, no to słuchajcie, linka macie, znajdziecie go też w opisie pod filmem. No i zapraszam, jeżeli tęskniłam się do lata i chciałybyście tak troszeczkę poczuć wakacyjny klimat, a ja tymczasem zabieram się do pracy. To był bardzo męczący i pracowity dzień, także lecę już w Kimę. Tosiaczek już sobie tam śpi na wysokości. Unboxing zrobimy sobie w kolejnym weekendowym vlogu. Dobranoc, pa!